Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć historię ostatniego organu władzy funkcjonującego w III Rzeszy, nawet po jej formalnym upadku. Zapraszam. Kwietnia 1945 roku Adolf Hitler postanowił wreszcie zakończyć swoje życie, bohatersko odbierając je sobie w berlińskim bunkrze. Pozostawił m.in. bezwartościowy prawnie dokument, nazwany testamentem politycznym. Na jego mocy nowym prezydentem III Rzeszy mianował wielkiego admirała Karla Dönitza. Ten wątpliwy zaszczyt przypadł w udziale twórcy hitlerowskiej broni podwodnej, bo po prostu ławka rezerwowych mocno się skróciła. Marszałek Rzeszy Hermann Göring, parę lat wcześniej desygnowany przez Hitlera w razie jego śmierci na swego następcę, przekreślił swoje szanse, gdy próbował przejąć resztki władzy w Niemczech, stawiając odciętemu w Berlinie Hitlerowi jawne ultimatum. A mógł cierpliwie poczekać, gdyż mniej więcej w tym samym czasie najwierniejszy z wiernych, Reichsführer SS Heinrich Himmler, zdecydował się podjąć pertraktację z aliantami. Zostały one przez nich odrzucone. Alianci jednak opublikowali ich treść, a ta dotarła oczywiście do berlińskiego bunkra. Himmler wyleciał ze wszystkich stanowisk i został oskarżony o zdradę. Minister uzbrojenia Albert Speer zakomunikował Hitlerowi w trakcie swojego ostatniego spotkania w jego berlińskiej norze, że od tygodni nie wykonuje jego dyrektyw dotyczących spalonej ziemi, czyli celowego niszczenia infrastruktury technicznej Niemiec przed wkraczającymi aliantami. A przynajmniej tak twierdził w swych wspomnieniach. Innymi słowy, na 5 minut przed dzwonkiem ślepa wiara w nieomylność Führera zaczęła słabnąć w najwyższych prominentach III Rzeszy, a górę wzięły indywidualne ambicje lub pragmatyzm. W tej sytuacji, rozgoryczony postawą swoich nielojalnych współpracowników, Hitler przystał na wcześniej podsuniętą mu przez Speera propozycję i po swej śmierci przekazał władzę nad tym, co zostało jeszcze z Niemiec, admirałowi Dönitzowi. Dönitz po nominacji 31 stycznia 1943 roku na dowódcę Kriegsmarine stał się bliskim współpracownikiem Führera, a potem konsekwentnie budował jego zaufanie do swojej osoby. To właśnie on po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku wygłosił radiowe przemówienie, w którym poinformował naród niemiecki o zaistniałych wydarzeniach. 1 lutego 1944 roku Dönitz zdecydował się zostać członkiem NSDAP. Zatem w obliczu braku lepszych kandydatów admirał wydawał się wyborem optymalnym. Wierny, lojalny, oddany sprawie, a przy tym niezły organizator. Co znamienne, w swym testamencie politycznym Adolf Hitler mianował go prezydentem III Rzeszy, a nie Führerem, czyli wodzem. Ten ostatni tytuł zarezerwował wyłącznie dla siebie. Dönitz musiał się zadowolić mniej prestiżową nazwą stanowiska. Jednocześnie nowym kanclerzem w dowód uznania dla jego lojalności na mocy tego samego dokumentu został Józef Goebbels. Minister propagandy jednak sam zrezygnował ze stanowiska jeszcze przed jego objęciem, zabijając się w bunkrze pod kancelarią Rzeszy parę godzin po Hitlerze. W skład planowanego gabinetu wszedł również Martin Bormann jako minister partii, ale w trakcie ucieczki z oblężonego Berlina słuch po nim zaginął. Natomiast ministrem spraw zagranicznych mianowany został Arthur Seyss-Inquart, były komisarz Rzeszy na terenie Holandii. On dla odmiany nie zdążył objąć swej funkcji w rządzie Dönitza, bo 7 maja 1945 roku został aresztowany przez żołnierzy kanadyjskich. Informację o nominacji admirał otrzymał telegramem wysłanym przez Martina Bormana z berlińskiego bunkra 29 i potwierdzonym 30 kwietnia. Przy okazji dowiedział się również o zdradzie Himmlera. Posłuszny testamentowi politycznemu Hitlera, przebywający wówczas w północnych Niemczech Dönitz, 1 maja 1945 roku skupił w swoich rękach pełnię władzy w tym, co zostało jeszcze z III Rzeszy.
Ogłosił to w dwóch odrębnych przemówieniach radiowych do narodu niemieckiego i jego sił zbrojnych. Ci z ministrów z rządu Hitlera, którzy uciekli z oblężonego Berlina, dotarli do Denica rezydującego w koszarach Wehrmachtu w pobliżu Plön w Holsztynie. Wszyscy oni oficjalnie złożyli swoją rezygnację z dotychczasowych stanowisk, podając jednocześnie swoje osoby do dyspozycji admirała. Ponieważ Denitz podejrzewał, że Martin Bormann również uciekł z Berlina i może podjąć próbę przejęcia władzy, misję tworzenia rządu zaproponował byłemu ministrowi w rządzie Hitlera, Lutzowi Graf Schwerin von Krosiggowi. Po raz pierwszy gabinet spotkał się w Eutin 2 maja. Od razu zrezygnowano z tworzenia trzech wcześniej istniejących resortów. Ministerstwa Lotnictwa, Ministerstwa do Spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich oraz Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Propagandy. Resort Sprawiedliwości objął Otto Georg Thierak, Gospodarki i Technologii Albert Speer, Wyżywienia i Rolnictwa Herbert Backe, Pracy Franz Selte, a Transportu i Poczty Julius Dorpmiller. Wyraźnie widać, że admirał miał ograniczone personalnie możliwości, bo posiłkował się w tworzeniu swego rządu dostępnymi na miejscu ludźmi. Z jednej strony starał się uniknąć obsadzania eksponowanych stanowisk prominentnymi nazistami, poza Speerem, ale z drugiej strony powierzył jednak kierownicze funkcje w poszczególnych resortach również zbrodniarzom wojennym. Z 350 osób wchodzących w skład rządu Denica i jego administracji 230 było członkami SS lub funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa III Rzeszy. Admirał twierdził później, że rząd jego był całkowicie apolityczny. Jednak stoi to w sprzeczności z retoryką jego radiowych wystąpień, gdzie nadal identyfikował Żydów jako wrogów narodu, nie chciał dopuścić do powtórzenia się rewolucyjnych wydarzeń z 1918 roku w momencie zawieszenia broni przez Cesarstwo Niemieckie, no i nie zamierzał kapitulować przed Armią Czerwoną lub Armią Polską. Przez kilka dni stanowisko ministra spraw wewnętrznych pozostawało nieobsadzone. Zasadniczo był to resort podlegający Himmlerowi, ale ten został oskarżony o zdradę w testamencie Hitlera. Sytuacja była dość niezręczna, bo z jednej strony Denitz nie chciał, aby nazwisko Himmlera kojarzone było z jego rządem, ale z drugiej strony współpraca z nim była wysoce wskazana. SS, która stanowiła nadal potężną siłę w rozpadającym się niemieckim państwie, pozostawała również lojalna wobec swego szefa i nader sceptyczna wobec postawionych mu przez Hitlera zarzutów zdrady. Zatem, żeby mieć po swojej stronie SS, Denitz, czy tego chciał, czy nie, musiał współpracować z Himmlerem. Dlatego regularnie się z nim spotykał na naradach, ignorując instrukcje Hitlera, nie wyznaczając mu jednak żadnego stanowiska. Dopiero w obliczu zbliżających się pertraktacji z aliantami zachodnimi, Denitz postanowił rozwiązać problem. 5 maja spotkał się z Himmlerem, poinformował go, że w rządzie nie znajdzie się dla niego już miejsce, ale za to zaoferował mu fałszywe dokumenty i umundurowanie dla niego i jego współpracowników. Następnego dnia Himmler rzeczywiście zniknął, po drodze przebierając się w mundur oficera tajnej policji polowej Wehrmachtu. W zakresie spraw wojskowych Denitz widział na stanowisku głównodowodzącego tym, co zostało z Wehrmachtu, feldmarszałka Ericha von Mansteina, ale nie udało mu się z nim skontaktować, by móc omówić jego ewentualną nominację. Znowu więc admirał musiał korzystać z dostępnych możliwości. Głównodowodzącym został więc feldmarszałek Wilhelm Keitel, zaś szefem sztabu generał Alfred Jodl. Na utrzymaniu go na tym stanowisku szczególnie zależało Denitzowi. Nowym dowódcą marynarki wojennej został admirał Hans-Georg von Friedeburg. Feldmarszałek Robert Ritter von Greim, który po zdradzie Geringa został awansowany na stanowisko dowódcy Luftwaffe przez Hitlera, utrzymał je również w rządzie Denica, ponieważ i tak nie bardzo miał już czym dowodzić. Postępy wojsk alianckich zmusiły rząd Denica do przeniesienia swojej siedziby. Dyskutował tą kwestię na konferencji z udziałem Paula Wagnera, Wilhelma Keitla, Schwerina von Krosigga i Himmlera. Ten ostatni zaproponował przeniesienie siedziby gabinetu do Pragi, wówczas ostatniej stolicy europejskiej pozostającej pod okupacją niemiecką. Himmler chciał znaleźć się jak najbliżej nacierających wojsk amerykańskich, z którymi miał nadzieję negocjować ewentualną kapitulację.
Dönitz jednak zdawał sobie sprawę z niepewnej sytuacji na terenie protektoratu Czech i Moraw, dlatego zdecydował się udać 3 maja do Akademii Marynarki Wojennej w Murwik we Flensburgu. Dodatkowe biura oraz pomieszczenia mieszkalne zorganizowano na liniowcu Patria, zacumowanym w porcie. Naczelne dowództwo Wehrmachtu, które 2 dni wcześniej przeniosło się z Rheinsbergu do Neustadt w Holsztynie, finalnie również dotarło do Flensburga. Trafiło tam również kierownictwo SS. Wydawać by się mogło, że tak naprawdę rządzić to oni już za bardzo nie mieli czym. A jednak w momencie powołania gabinetu przez Dönitza, armia niemiecka nadal zajmowała większość Austrii i Sudetów, protektorat Czech i Moraw oraz niewielkie obszary ziemi niemieckiej do granicy duńskiej, Norwegię i Danię. Armia Czerwona zacisnęła już pierścień okrążenia wokół Berlina i wdzierała się do miasta. Kolejne oddziały Wehrmachtu kapitulowały lub starały się za wszelką cenę przedrzeć w kierunku wkraczających od zachodu aliantów. Podstawowym celem rządu Dönitza na samym początku jego działania było uznanie jego władzy przez wszystkie dowództwa niemieckich sił zbrojnych i wypracowanie z nimi zasad negocjowania częściowych kapitulacji przed aliantami przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu działań wojennych na froncie wschodnim. Ma się rozumieć, admirał nie od razu tak łatwo chciał zrezygnować z dalszej walki. Właśnie dlatego 2 maja niemile zaskoczyła go bezwarunkowa kapitulacja Wehrmachtu w południowych Włoszech. To wydarzenie przypieczętowało sytuację niemieckich sił zbrojnych na zachodzie. Ponieważ stało się to bez jego udziału, zmienił swoje podejście i od tego momentu za wszelką cenę postanowił samodzielnie przejąć inicjatywę w zakresie negocjowania kolejnych kapitulacji przed mocarstwami zachodnimi. Dlatego właśnie nie chciał obsadzać w swym rządzie osób jednoznacznie negatywnie kojarzonych przez aliantów, jak Himmler, von Ribbentrop czy Rosenberg. 2 maja to, co pozostało jeszcze z Wehrmachtu, złożyło przysięgę wierności Dönitzowi, ale co ciekawe, jako naczelnemu dowódcy armii niemieckiej, a nie głowie państwa. Admirał naiwnie sądził, że uda mu się wbić przysłowiowy klin we współpracę aliantów ze Związkiem Radzieckim i przekonać ich do wspólnej walki z Armią Czerwoną. Widząc jednak, że nie ma na to żadnych szans, postanowił uchronić możliwie jak najwięcej żołnierzy niemieckich przed sowiecką niewolą, nakazując im wycofywanie się na zachód i kapitulację przed aliantami zachodnimi. A z drugiej strony wydał rozkaz oblężonym obrońcom w Kurlandii i Wrocławiu do kontynuowania oporu i był bardzo niezadowolony z kapitulacji Berlina. W pozostałych dziedzinach polityka Dönitza zachowała ciągłość z działaniami poprzedniej ekipy. NSDAP pozostawała nadal jedyną partią w Niemczech, tak jak wszystkie dotychczasowe postanowienia i regulacje. Szperowi udało się natomiast cofnąć niesławny dekret Nerona, czyli dyrektywę o niszczeniu infrastruktury technicznej na ziemiach, które miały zostać zajęte przez aliantów. Nadal działały cywilne i wojskowe sądy doraźne. Nawet 8 maja wykonywano jeszcze egzekucje osób oskarżonych o obrazę pamięci Hitlera. Tymczasem 3 maja Dönitz wysłał admirała Hansa Georga von Friedeburga do kwatery głównej marszałka Montgomery'ego w Lüneburgu z propozycją poddania sił niemieckich w północno-zachodnich Niemczech. Sytuacja była niezręczna dla Montiego. Nie mógł przyjąć kapitulacji wojsk walczących na froncie wschodnim, o czym poinformował stronę niemiecką. Po konsultacji z Eisenhowerem i rządem brytyjskim zaproponował kapitulację wszystkich niemieckich sił zbrojnych w północno-zachodnich Niemczech, Szlezwiku-Holsztynie, Holandii i Danii, w tym sił morskich i okrętów wojennych na tych obszarach. Niemcy chcieli mieć 48 godzin na przemyślenie propozycji, ale dostali tylko 24. Dönitz zmartwił się, bo kapitulacja operujących na wodach duńskich okrętów Kriegsmarine zakończyłaby jego wielką operację ewakuacyjną Hannibal, o której wspominałem w poprzednim materiale o transatlantyku Cap Arcona. Potem jednak wykombinował, że w sumie to mógłby uchylić się od obowiązku wydania tych okrętów, gdyby znajdowały się one w morzu w momencie wejścia w życie postanowień kapitulacji. Poza tym, ponieważ Brytyjczycy potrzebowaliby czasu na obsadzenie wszystkich obszarów, które nie mogliby zająć po kapitulacji, ewakuację można by kontynuować, lekceważąc postanowienia. W związku z tym von Friedeburg powrócił do Lüneburga 4 maja i podpisał dokument kapitulacji Wehrmachtu w Holandii, Danii i północno-zachodnich Niemczech.
tym samym czasie Dönitz nakazał wypłynięcie wszystkim pozostałym statkom ewakuacyjnym, jednocześnie rozkazując wstrzymanie wszelkich działań przez U-boty. Jedna załoga statku ewakuacyjnego odmówiła podjęcia rejsu. Dönitz nakazał wszczęcie postępowania przez sąd wojenny i egzekucję. Tymczasem również w południowo-zachodnich Niemczech niemieckie siły zbrojne podpisały 5 maja bezwarunkową kapitulację. Ale była to ostatnia, w sprawie której Niemcy i zachodni alianci dogadali się. Sprawa rozbiła się o prozaiczną kwestię tłumaczenia tekstu postanowienia na język niemiecki. Montgomery dostarczył von Friedeburgowi tekst kapitulacji wojsk niemieckich w północno-zachodnich Niemczech w obu wersjach językowych, ale prasa otrzymała tylko wersję angielskojęzyczną. Dönitz szybko zdał sobie sprawę z tego przeoczenia i natychmiast w wystąpieniu radiowym przedstawił własną, delikatnie mówiąc, zmodyfikowaną wersję niemieckojęzyczną. Różniła się ona poważnie od podpisanej. Przede wszystkim, według Niemców, nie był to akt kapitulacji, a rozejm, a poza tym nie dotyczył okrętów Kriegsmarine na Bałtyku. Tak jak przewidział admirał, Sowieci nabrali uzasadnionych podejrzeń, że ktoś tu chce ich wykiwać i umożliwić przejście do niewoli zachodnich aliantów możliwie jak największej masie żołnierzy niemieckich. W tej sytuacji Eisenhower podpisał decyzję, że nie będzie już się bawił w negocjacje żadnych kolejnych częściowych kapitulacji. W międzyczasie admirał Dönitz kombinował dalej, jak uchronić możliwie największą liczbę żołnierzy Wehrmachtu przed sowieckimi obozami jenieckimi. Z Karlem Frankiem, protektoratem Czech i Moraw, ustalił, że ten rozwiąże swoją jednostkę administracyjną i zrezygnuje ze swojej funkcji na rzecz marionetkowego rządu czeskiego, który następnie ogłosiłby Pragę miastem otwartym, a wtedy mogliby do niej wkroczyć Amerykanie pod wodzą jawnie antykomunistycznego generała Pattona. Dzięki temu można by z nim wynegocjować odrębną kapitulację, utrzymując jednocześnie na tym odcinku opór na froncie wschodnim. A kto wie, czy nie dałoby się wciągnąć Amerykanów do bezpośredniej konfrontacji z Armią Czerwoną. Jednak na przeszkodzie tych naiwnych planów stanął wybuch powstania w Pradze. Niemcy brutalnie tłumili wystąpienia czechosłowackiej ludności. Eisenhower, zaalarmowany przez własny wywiad o planach niemieckich machinacji, nakazał Pattonowi zatrzymać oddziały jego armii w Piliźnie, mimo wezwań o pomoc dla praskiego powstania. Ponadto Eisenhower wyraźnie zakazał podejmowania jakichkolwiek kolejnych rozmów kapitulacyjnych wykluczających z nich Związek Radziecki, o czym Niemcy zostali oficjalnie poinformowani. Mimo to Dönitz znów 5 maja wysłał von Friedeburga do Rennes, gdzie ten dowiedział się jednak, że teraz dyskutować to będzie można tylko o całkowitej kapitulacji Wehrmachtu na wszystkich frontach. Następnego dnia, pod pozorem chęci podpisania aktu takiej całkowitej kapitulacji w Rennes, zjawił się generał Jodl. Dönitz poinstruował go, że ma grać na czas i przeciągać negocjacje tak, by możliwie jak najwięcej żołnierzy i niemieckich cywili zdołało przejść na zachodnią stronę. Eisenhower przejrzał tą zagrywkę i poinformował Jodla, że żąda natychmiastowej kapitulacji sił niemieckich. W przeciwnym razie zamknie front i w razie prób jego przekraczania otworzy ogień. Dönitz musiał się pogodzić z przegraną i przekazał Jodlowi przez radio pełne uprawnienia do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy na wszystkich frontach. 7 maja o godzinie 1:30 strony zasiadły do stołu obrad. Godzinę później generał Jodl podpisał dokument. Pojawił się jednak zgrzyt. Sowieci nie byli zadowoleni, że negocjacje odbyły się bez nich, a w ich imieniu akt podpisał generał Susłoparow, stały przedstawiciel Armii Czerwonej przy połączonym Komitecie Sztabów Zachodnich Aliantów. Nie miał on bowiem żadnego umocowania w tym zakresie. Dodatkowo Sowietom nie podobała się sama treść warunków aktu kapitulacji. Chcąc nie chcąc, Eisenhower zgodził się na podpisanie 2 dni później kolejnego dokumentu, tym razem w Berlinie. Sowieci zauważyli również, że Dönitz, mimo że został poinformowany przez von Friedeburga o warunkach kapitulacji i podpisaniu jej aktu w Rennes, nie wydał rozkazu zaprzestania działań na froncie wschodnim, ale wręcz nakazał stawianie dalszego oporu w celu kontynuowania bezpiecznej ucieczki jak największej liczby oddziałów niemieckich na zachód. Ponadto Sowieci podważali umocowanie rządu Dönitza, zwłaszcza że działał on z góry w złej wierze.
Dlatego zażądali, by drugi akt kapitulacji w Berlinie podpisali faktyczni zwierzchnicy niemieckich sił zbrojnych, a nie figuranci wybrani przez rząd z Flensburga. Spełniając to żądanie, Dönitz wystosował telegraficzny komunikat, w którym przekazywał pełne kompetencje do podpisania dokumentu feldmarszałkowi Wilhelmowi Keitelowi jako naczelnemu dowódcy niemieckich sił zbrojnych i jednocześnie wojsk lądowych, admirałowi von Friedeburgowi jako dowódcy niemieckiej marynarki wojennej oraz generałowi Hansowi Jürgenowi Stumpfowi jako zastępcy rannego feldmarszałka von Greima, dowódcy sił powietrznych. Po podpisaniu aktu Dönitz wreszcie wypełnił postanowienia kapitulacyjne i wydał rozkaz złożenia broni wojskom niemieckim. Treść aktu bezwarunkowej kapitulacji podważała również istotę funkcjonowania rządu Dönitza i jego władzy jako powojennej głowy państwa niemieckiego. Tym bardziej, że wraz z wejściem w życie jego postanowień przestało ono formalnie istnieć, a co za tym idzie, zerwano z nim jakiekolwiek stosunki dyplomatyczne. Japonia, jako ostatnie z państw osi, potępiła kapitulację III Rzeszy i nie uznała rządu Dönitza. W związku z tym zajęła niemiecką ambasadę w Tokio i 7 okrętów podwodnych Kriegsmarine, operujących w tym czasie z baz japońskich na Pacyfiku. Innymi słowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie Dönitza stało się fikcyjnym resortem. Albert Speer po kapitulacji zasugerował na posiedzeniu gabinetu jego samorozwiązanie. Nie znalazł jednak posłuchu dla swego racjonalnego pomysłu. Przeciwnie, Dönitz i jego ministrowie w swej naiwności zdecydowali się kontynuować działalność w przekonaniu, że będą przewodzić powojennym Niemcom jako rząd tymczasowy. W tym duchu nadal codziennie spotykali się na naradach o godzinie 10. Rozważano na nich m.in. kwestie powojennej odbudowy kraju. Zachodni alianci milcząco ignorowali te działania. Skoro z Flensburga wyniosło się dowództwo SS, Dönitz mógł przygotować swoją wersję historii niemieckich zbrodni wojennych. Ponieważ nadal dysponował rozgłośnią radiową o stosunkowo dużej mocy, razem z generałem Jodlem wydał publiczne oświadczenie, że wszystkie okrucieństwa dokonane zostały w tajemnicy i wyłącznie przez SS dowodzoną przez Himmlera, a ani Wehrmacht, ani naród niemiecki nie wiedzieli o nich. Niestety fałszywy mit o czystych rękach Wehrmachtu jeszcze przez dziesięciolecia będzie pokutował nie tylko w Niemczech. Wydawałoby się, że po takiej akcji rząd we Flensburgu powinien być od razu zlikwidowany przez zachodnich aliantów. Co dziwne więc, utrzymał się jednak i to mając wielkiego orędownika w osobie Winstona Churchilla. Premier Wielkiej Brytanii niejako usankcjonował go w swym przemówieniu do narodu brytyjskiego 8 maja, mówiąc, że bezwarunkowa kapitulacja wojsk niemieckich została zatwierdzona przez admirała Dönitza, wyznaczonego na głowę państwa niemieckiego. Co więcej, Churchill dostrzegał korzyści w utrzymaniu funkcjonowania gabinetu admirała przez jakiś czas. Uważał, że Niemcy łatwiej podporządkują się administracji niemieckiej kontrolowanej przez aliantów. Postawa premiera Wielkiej Brytanii wynikała również z obawy przed zajęciem Danii przez Armię Czerwoną. A rząd we Flensburgu, na terytorium okupowanym przez Brytyjczyków, mógł według niego stanowić element przetargowy w ewentualnych negocjacjach ze Związkiem Radzieckim w zakresie ich działań na obszarze zachodniego Bałtyku. Sowieci natomiast gabinet Dönitza od początku słusznie uważali za antysowiecką bandę. 20 maja ostro skrytykowali ten twór, nazywając go gangiem Dönitza i przeciwstawili się próbom zachowania przez niego jakiejkolwiek władzy. W tej sytuacji Eisenhower musiał zająć stanowisko. Wydał oświadczenie, że kontynuacja działania rządu Dönitza nie oznacza uznania go za głowę powojennego państwa niemieckiego. Ma on wyłącznie wykonywać obowiązki administracyjne związane z wyżywieniem, rozbrojeniem i opieką medyczną nad rozwiązującym się Wehrmachtem. W końcu, 12 maja zachodni alianci postanowili przypatrzeć się bliżej działaniom gangu Dönitza. Przybyli do Flensburga, wygonili niemiecką rządową administrację z liniowca Patria, zacumowanego w porcie i sami założyli na nim swoją kwaterę. Celem było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rządem Dönitza w celu przekazania szczegółowych wytycznych byłemu naczelnemu dowództwu niemieckich sił zbrojnych w zakresie ich rozwiązywania. Niejako przy okazji, dzień później,
Brytyjczycy aresztowali feldmarszałka Keitla, oskarżonego o zbrodnie wojenne. Alianci zachodni spotkali się z rządem Dönitza, ale tylko po to, żeby wybić mu z głowy jakiekolwiek mrzonki o władzy w powojennych Niemczech. Tym bardziej, że Churchill wycofał już swoje poparcie dla dalszego utrzymywania marionetkowego gabinetu admirała. 21 maja Komitet Połączonych Sztabów Zachodnich Aliantów przychylił się w końcu do żądania Sowietów i podjął decyzję o aresztowaniu członków rządu Dönitza i potraktowaniu ich jako jeńców wojennych. Do aresztowania doszło finalnie 23 maja 1945 roku. Członkowie rządu z Flensburga, w tym Dönitz, zostali zaproszeni na pokład patrii. Poinformowano ich oficjalnie o rozwiązaniu gabinetu. Następnie aresztowano i przeprowadzono rewizję osobistą. W tym momencie admirał von Friedeburg popełnił samobójstwo. Pozostałych po jej zakończeniu sprowadzono z pokładu. W tym czasie żołnierze brytyjscy aresztowali pozostałych urzędników administracji rządu Dönitza. Aresztanci zostali zatrzymani przez żołnierzy z oddziału RAF, dowodzonego przez dowódcę eskadry Marka Hobdena, a następnie przekazani lekkiej piechocie 4. batalionu King's Shropshire. Od momentu rozwiązania gangu Dönitza przez 2 tygodnie formalnie w Niemczech brak było centralnej władzy państwowej. Dopiero 5 czerwca w ramach deklaracji berlińskiej podpisanej przez USA, Wielką Brytanię, Związek Radziecki i Francję podjęto decyzję, że najwyższą władzę sprawowały będą 4 mocarstwa wspólnie dla wszystkich stref okupacyjnych za pośrednictwem Sojuszniczej Rady Kontroli. Organ ten okazał się bezzębnym tygrysem, nieskutecznym rozwiązaniem, ale temat to na inne opowiadanie. Karl Dönitz wyrokiem Trybunału Norymberskiego skazany został na 10 lat pozbawienia wolności. Karę odbył w więzieniu Spandau. Albert Speer wyrokiem Trybunału Norymberskiego skazany został na 20 lat pozbawienia wolności. Karę odbył w więzieniu Spandau. Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosisch w ramach jednego z odpryskowych procesów norymberskich skazany został na 10 lat pozbawienia wolności, z czego odsiedział tylko połowę. Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel wyrokiem Trybunału Norymberskiego skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie. Alfred Jodl wyrokiem Trybunału Norymberskiego skazany został na karę śmierci. Wnioskował o przeprowadzenie egzekucji przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano przez powieszenie. Wilhelm Stuckart, oskarżony w ramach jednego z odpryskowych procesów norymberskich, został zwolniony z więzienia po zakończeniu postępowania, gdyż pobyt w areszcie zaliczono mu na poczet kary. Julius Dorpmiller nie stanął przed Trybunałem Norymberskim. Brytyjczycy zaproponowali mu kierowniczą funkcję przy odbudowie niemieckich kolei, ale zmarł 5 lipca 1945 roku. Herbert Backe popełnił samobójstwo w areszcie w trakcie procesu norymberskiego. Franz Selte zmarł w amerykańskim szpitalu wojskowym w trakcie procesu norymberskiego. Herbert Klemm wyrokiem Trybunału Norymberskiego skazany został na dożywotnie pozbawienie wolności. Odsiedział tylko 10 lat. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.